Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy Jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przyjrzałem. Rzekli do niego: Gdzież on jest? Odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy jednak, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: To ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?
A on odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Za każdym razem, kiedy chcemy uwielbiać dobrego Jezusa w czasie tego nabożeństwa gorzkich żali, zadajemy sobie pytanie właśnie, po co jest to nabożeństwo? Po co to rozpamiętywanie męki Pańskiej? Chciałbym zadać to pytanie na każdym nabożeństwie, w każdą niedzielę. I taką pomocą w odnalezieniu odpowiedzi niech będzie krótki list pożegnalny, który 3 lata temu napisał mąż na pogrzebie swojej żony, którym uczestniczyłem w Szczecinku. A gdybyś nie istniała, kim byliby spotkani przez ciebie przyjaciele, a nawet przypadkowi nieznajomi podczas zakupów i załatwiania spraw codziennych? Gdziekolwiek się pojawiłaś, budziłaś zainteresowanie, a nawet zachwyt swym oryginalnym ubiorem, wyglądem i wyczuciem estetycznym. Łatwo nawiązywałaś kontakty przez swoją bezpośredniość i szacunek dla rozmówcy. A gdybyś nie istniała, kim byliby twoi liczni znajomi i przyjaciele, a nawet często tylko raz w życiu spotkani ludzie, którzy zauważali w tobie osobę niezwykłą, pełną energii i życia, dla których jesteś wzorem do naśladowania w pokonywaniu trudności, których obdarowywałaś pozytywną energią i w których pamięci pozostajesz po prostu jako dobry człowiek? A gdybyś nie istniała, kim byliby twoi podopieczni, pacjenci? Byłabyś dla nich nie tylko autorytetem, osobą, która oddaje im całą swoją wiedzę i zaangażowanie oraz konsekwentnie i skrupulantnie rozwiązuje problemy, nad którymi niekiedy wcześniej nikt się nie pochylił lub zrobił to zbyt powierzchownie. Dawałaś im wiarę w to, co czasem wydaje się niemożliwe. Gdy opuszczałaś z przyczyn od siebie niezależnych kolejne miejsca pracy, pacjenci mówili: takiego lekarza nigdy nie mieliśmy i nigdy już nie będziemy mieć. A gdybyś nie istniała, kim byliby ci liczni chorzy, obdarowani zdrowiem, życiem, nadzieją, miłością? A gdybyś nie istniała, kim byłyby twoje córki? Oprócz naturalnego poczęcia dałaś im dobre wychowanie, wrażliwość, umiejętność radzenia sobie w życiu, wiedzę, a przede wszystkim niewiarygodną dawkę miłości, której miałaś w sobie za dużo. Na kilka dni przed swoją śmiercią pożegnałaś dzieci jak Chrystus swoich uczniów na ostatniej wieczerzy i rozesłałaś je na 4 strony świata, by oszczędzić im cierpienia i uczestnictwa w twojej ostatniej drodze krzyżowej. Gdybyś nie istniała, nie byłoby twoich dzieci natchnionych twoją miłością i dobrocią. A gdybyś nie istniała, kim byłbym ja, twój mąż? Będziesz leżała w miejscu, w którym i ja kiedyś razem z tobą spocznę, z widokiem na drogę, którą zmierzaliśmy do pracy i do swoich obowiązków, i z widokiem na miejsce, w którym często znajdowaliśmy w pędzie dnia codziennego chwilę metafizycznego wytchnienia i obcowania ze sobą, pijąc wspólną kawę. Zawsze chciałem ci napisać wiersz, lecz pisanie wierszy nie było moim powołaniem do tej pory. W związku z tym zacytuję ci słowa twojej ulubionej piosenki, Joe Sena. Ona oddaje najbardziej to, co chciałbym ci teraz powiedzieć. A gdybyś nie istniała, powiedz mi, po cóż miałbym żyć? By włóczyć się po świecie bez ciebie, bez nadziei i żalów. Gdybyś nie istniała, próbowałbym wymyślić miłość. Gdybyś nie istniała, byłbym jedynie kolejnym punktem w tym zabieganym świecie. Czułbym się zagubiony, potrzebowałbym ciebie. A gdybyś nie istniała, powiedz mi, po cóż miałbym żyć? Na szczęście istniałaś.
Dlaczego, może ktoś zadaje pytanie, dlaczego ten list pogrzebowy, pożegnalny, czytam kogoś, kogo zupełnie nie znamy i może nie rozumiem do końca tych słów. Bo tego nas uczą gorzkie żale. Że to jest nabożeństwo i w ogóle Wielki Post to nie jest tylko czas, kiedy uporczywie wpatrujemy się w krzyż. To nie jest tylko rzewne rozważanie męki naszego Pana, kochanego Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest ciągłe rozdrapywanie ran. Ale to jest spotykanie w swoim życiu Jezusa. To jest próbowanie zobaczyć czasem swojej samotności, której też doświadczał Jezus, właśnie żywego Pana Boga. Bo chciałbym zadać sobie i wam pytanie na początku tego kazania, tej katechezy. Kim bym był, gdybym w życiu nie spotkał Jezusa? Jakie byłoby moje życie, gdybym Go nie spotkał? Jak by wyglądało moje życie, gdyby mnie rodzice nie przynieśli i nie poprosili Kościół o chrzest? Kim byś był, kim byś była? Bo wśród wielu nieszczęść, pośród wielu chorób, które mamy w życiu, jest coś większego niż największy kataklizm, niż największa choroba i nieszczęście. To nigdy w życiu nie spotkać Jezusa. To nigdy nie spotkać Tego, kto rzeczywiście da mi życie, kto jest większy niż mój grzech, którego miłość jest większa od największej mojej pomyłki życiowej. W tym czasie Wielkiego Postu, a szczególnie poprzez te rozważania na gorzkich żalach, chcemy towarzyszyć katechumenom, kandydatom, a właściwie już wybranym do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Towarzysząc im w rozważaniach i modlitwie, sami przeżywamy swoisty taki neokatechumenat albo deuterokatechumenat. Chcemy się na nowo nie tyle nauczyć, ale na nowo przyjąć łaskę Pana Boga. Te katechezy mają nas zbliżyć do odnowienia wiary, naszej wiary podczas liturgii Wigilii Paschalnej, do której zdąża cały Wielki Post. Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, to jest Ewangelia drugiego skrutinium chrzcielnego. Pierwsze skrutinium powiązane było treściowo z Ewangelią o Samarytance i ono koncentrowało nas na odniesieniu do źródła życia, do wody, która zaspokaja nasz głód. Patrzyliśmy na Boga, który wkracza w ludzkie nieszczęście i ból, który wywyższa ludzkie upokorzenia i wypełnia naszą samotność poprzez wywyższenie tego, co sprawia, że czujemy się gorsi. Przy Jezusie odkrywamy to, kim jesteśmy i po co żyjemy. Przy Jezusie czujemy się przede wszystkim kochani. Drugie skrutinium jest związane z Ewangelią o ślepcu. Chodzi tutaj o uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia, a więc takiego, który nigdy w życiu nie zaznał światła, który nigdy nie wiedział, jak istnieją, jak wyglądają kolory, co to znaczy słońce. Był on człowiekiem, który nigdy nie zaznał piękna i dobroci życia. Co więcej, jak wynika z dalszej części opowiadania, ten człowiek żebrał, a może nawet był przez rodzinę wykorzystywany do żebrania. I czytamy w pierwszym wersecie, że Jezus przychodząc ujrzał człowieka niewidomego od urodzenia. Ten obraz, który wyraża sytuację człowieka, który nie mając światła i mocy życia, żyje żebrząc, prosząc o życie. Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, mówił, że żebranie to stałe oczekiwanie na dar. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tym żebrzącym jest właśnie niewidomy, to wtedy jeszcze bardziej możemy uzmysłowić sobie, jakie było jego oczekiwanie na to, aby ktoś mu coś darował. I jakie musiało być jego uczucie, gdy nie mógł komunikować się z otoczeniem za pomocą tego bodajże najbardziej bezpośredniego narządu, jakim był wzrok. Był on w zupełnym zdaniu się na innych, nie mogąc wiele uczynić w zamian. A jeśli był wykorzystywany przez innych, to jego życie było niejako uprzedmiotowione, także nie miało wartości samo w sobie. I to jest obraz człowieka, więc każdego z nas. Bo każdy z nas jest podległy grzechowi i każdy z nas nosi w sobie skutki grzechu. Każdy z nas był albo jeszcze jest takim człowiekiem i każdy z nas spotkał albo spotka Jezusa, który ma przywrócić mu wzrok.
I to nie jest jakaś taka przenośnia, jakaś tylko przypowieść, ale to jest rzeczywistość, że Jezus jest światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. W życiu każdego człowieka albo już zaistniał, albo zaistnieje ten moment, kiedy spotka się jak ten człowiek niewidomy z Chrystusem, który otworzy mu oczy. I to jest moment najważniejszy w naszym życiu. Nie ma ważniejszych momentów, dlatego od tego zacząłem na początku. Nie ma nic ważniejszego, nie ma piękniejszego momentu w moim życiu od spotkania Jezusa. Bo kiedy spotykam Jezusa, to On daruje mi wzrok. On przywraca mi sens życia. To ostateczne przywracanie wzroku, kiedy ostatecznie zobaczę Pana Boga, jakim On jest i spotkam się w Nim w pełni, będzie w tym momencie, który my nazywamy śmiercią. My wtedy przejdziemy z ciemności do życia, do światłości wiekuistej. To jest najpiękniejszy moment, nie? Ja się o to modlę, żeby w to rzeczywiście wierzyć i chcę też o tym mówić, że najpiękniejszy moment naszego życia, od tego momentu, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego, to drugim najpiękniejszym momentem naszego życia to jest śmierć. To jest śmierć. Pierwsi chrześcijanie, kiedy dowiadywali się o śmierci swoich braci czy sióstr, to klaskali, bili brawo, że ktoś dobiegł do celu, do mety. Bili mu brawo, że jest szczęściarzem, bo spotyka twarzą twarz Chrystusa. My płaczemy po ludzku, bo kogoś nam brakuje. Ale chcielibyśmy zobaczyć, że ktoś, kto umiera, on już widzi to, za czym my tęsknimy. Że to nie już jest przypowieść, to nie jest patrzenie przez zasłonę, przez okno, przez dziurkę od klucza w drzwiach, ale jest patrzenie oczami, nie nawet oczyma wiary, ale tymi fizycznymi oczyma Pana Boga takim, jakim On jest. Żeby zrozumieć, na czym polega otwarcie oczu przez Jezusa, więc spotkanie tego Jezusa w naszym życiu, musimy też zrozumieć, na czym polega nasza ślepota. I właśnie w świetle Chrystusa możemy zobaczyć tę rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę. Słuchając Słowa Bożego, widzimy, co jest dobre, a co jest złe, co jest prawdziwe, a co jest jakimś pozorem prawdy, co jest fałszem. Kiedy patrzymy na Chrystusowy krzyż, to widzimy, że to, co dokonał Chrystus w tym akcie, przewyższa wszelką mądrość tego świata. I widzimy, gdzie jest cel naszego życia. I chciałbym na chwilę też, żebyśmy wrócili na chwilę do tego, co mówiłem tydzień temu i powiedzieć, że dopóki człowiek nie zobaczy, że jest chory i bezradny, dopóki człowiek nie zobaczy, że jest kulawy życiowo, że jest ślepy i głuchy, a nawet umarły z powodu nałogów i zbuntowany na Pana Boga, to będę miał niewielką szansę na wiarę, na spotkanie Jezusa. Prawda o sobie, ta bolesna prawda, nie? Rzeczywiście jestem ślepy w tej wierze na Pana Boga, że rzeczywiście jestem głuchy na Pana Boga, że rzeczywiście jestem chromy, nie potrafię żyć bez Boga, bez Pana Boga jestem nikim. Tylko to odkrycie sprawia, że w moim życiu dokonuje się jakaś taka dynamika wiary. Ja wtedy dałem ten obraz niemowlęcia. Popatrzmy właśnie na niemowlę, które kiedy jest głodne i domaga się mleka, to strasznie wtedy krzyczy. I nie patrzy, czy mama śpi, czy nie śpi, czy jest zajęta. To dziecko krzyczy tak głośno i tak przeraźliwie, że w końcu mama mu ulega i podaje pierś, którą tak łakomie chwyta i się. Ponieważ przymusza go do tego przerażający głód. Dlaczego nieuleczalnie chorzy zrobią wszystko, żeby zdobyć lekarstwo? Ponieważ przymusza ich do tego uporczywy ból i nadzieja, że to ich ostatnia szansa na wyzdrowienie. Dlaczego ślepy oddałby wszystko, aby tylko zobaczyć błękitne niebo, wobec którego my tak obojętnie przychodzimy, bo przeraża go ciemność panosząca się pod powiekami? Czym jest ta ciemność, która zwiększa od medycznej ciemności i niewidzenia światła? To są nasze grzechy. To grzechy w naszym życiu przynoszą największe nieszczęście, największy kataklizm. I pośród tych wszystkich grzechów największą ślepotą jest nasza niewiara, czy też ogólnie wybierany przez ludzi ateizm. Są ludzie, którzy weszli w ateizm,
Odrzucili Pana Boga, ponieważ przeżyli wojnę, przeżyli obozy koncentracyjne i nie dostrzegli tam sprawiedliwości Boga. Mówią, jak Bóg mógł dopuścić do takich nieszczęść, skoro jest tak dobry. To prawda, ktoś tutaj zawinił. Skoro doszło do faszyzmu, do komunizmu, do wszystkich tych innych nieszczęść, ktoś musiał zawinić. Ale czy naprawdę winnym był Pan Bóg tego całego nieszczęścia? Kiedy Jezus się narodził, rozbłysło światło, a dziś znowu zapada noc. Carlo Climati kiedyś tak napisał, była kiedyś noc. Był to czas przeznaczony na odpoczynek po wszystkich trudach dnia. Coraz więcej dzisiaj ludzi młodych wybiera życie w ciemnościach. Udają się na tańce w dyskotece, w nocach żeglują po internecie albo rozmawiają godzinami na czacie. Składają dziwne wizyty na cmentarzu lub uczestniczą w szalonych rajdach. Siedzą przykuci do telewizorów albo stają się niewolnikami narkotyków czy prostytucji. I znowu tutaj wracamy do mroku, do koloru śmierci. Ludzie dzisiaj nie potrafią się cieszyć dniem i światłem. Wolą przesiadywać w nocy, a spać w dzień. Niewątpliwie jest to taki znak czasu. Dzieje się tak jak wówczas, że kiedy w nocy Heroda wiele ludzkich istnień, dzieci zostało zgładzonych przez wojowników przestraszonego króla, zalęknionego, pełnego kompleksów. Albo jak za czasów Faraona, kiedy miał się narodzić Mojżesz. I dzisiaj również, jak nigdy dotąd, giną dzieci abortowane, składane na ofiarę Molochowi. Dzisiaj miliony niewinnych istot przypominają, że zbliża się czas powtórnego nadejścia Syna Bożego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na świecie dokonuje się 53 miliony aborcji, a w ciągu ostatnich 30 lat przeprowadzono ich ponad miliard. Z badań naukowych wynika, że w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Dania, aborcji dokonało prawie 2/3 kobiet. Pierwszym krajem na świecie, który już w 1920 roku zalegalizował prawne przerywanie ciąży, był Związek Radziecki. Państwa demokratyczne zaczęły wprowadzać takie prawo wiele lat po II wojnie światowej. W Stanach Zjednoczonych w 1973, w Niemczech w 1975, we Włoszech w 1981. Tylko 4 państwa europejskie chronią życie. Malta, Polska, Irlandia i Portugalia. Papież Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae napisał, że nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję jest znakiem, że nienarodzone dzieci obwieszczają nadejście ery mesjańskiej. W chwili ich spotkania zaczyna działać odkupieńcza moc obecności Syna Bożego pośród ludzi. A święty Ambroży, doktor Kościoła, podkreślał, że Jan Chrzciciel był pierwszym człowiekiem, który odczuł na sobie działanie łaski Chrystusa. I to jako nienarodzony, od nienarodzonego jeszcze Jezusa. Jan Paweł II i święta Matka Teresa z Kalkuty często nawoływali i mówili, że dzisiaj największą zbrodnią świata, że dzisiaj największą zbrodnią ludzkości, największym grzechem współczesnego czasu jest właśnie aborcja. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż największe nieszczęście polega nie na tym, że zabijane są bezbronne dzieci, bo one i tak przecież idą do nieba. Tak wierzymy, tak nam Kościół uczy. Mamy do czynienia dzisiaj jednak z tym, że ci, którzy uczestniczą w tym całym procesie aborcji, zatracają swoje dusze. I dzisiaj Kościół coraz odważniej mówi, że w tym kontekście mamy do czynienia z trzecią wojną światową. Skutki aborcji są o wiele większe niż konsekwencja ostatnich 2 wojen razem wziętych. Grzegorz Górny kiedyś napisał, że w ostatnich 10 leciach w majestacie prawa uśmiercono w ten sposób ponad 1 miliard dzieci, a na ziemi żyje 6 miliardów ludzi. Jest to cywilizacja śmierci, która nie jest tylko jakąś poetycką metaforą, ale jest to konkretna rzeczywistość. Żyjemy dzisiaj w cieniu śmierci, pod kloszem szatana, który wymyślił trzecią wojnę światową, w której giną głównie nienarodzone dzieci. Zabija się ludzi, których jeszcze nie widać. Skazuje się na śmierć ludzkie istoty w taki sposób, aby jak najmniej osób protestowało, aby jak najmniej dostrzegało problem, aby w końcu wielu przyznało, że to jest normalne.
Ale Bóg jednak cały czas posyła nowych proroków, podobnych do Jana Chrzciciela, który zanim się jeszcze urodził, rozpoczyna swoje czynne uczestnictwo w uwalnianiu świata od mroku i kłamstw szatana. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że w czasie II wojny światowej zginie tyle ludzi, ile dokonano aborcji na świecie. I miał rację. Ktoś kiedyś policzył, że tyle samo, ile dokonano aborcji do II wojny światowej, tyle samo ludzi zginęło w tym potwornym czasie wojennym. Ile tym razem zginie ludzi, skoro rok rocznie ginie tyle dzieci? Nie tak dawno została opublikowana rozmowa w internecie, którą przeprowadzono z córką Billego Grahama. Wywiad ten był bardzo interesujący. Ten wywiad przeprowadzono kilka lat po katastrofie terrorystycznej 11 września 2001 roku. I wtedy córka tego człowieka, który zginął, powiedziała tak. Jestem przekonana, bo oczywiście było pytanie, jak Pan Bóg mógł pozwolić na coś takiego. I ona powiedziała, jestem przekonana, że Bóg jest z tego powodu do głębi przejęty i zasmucony. Podobnie jak i my. Ale od wielu lat mówimy Mu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów, z naszego życia. A On, ponieważ jest dżentelmenem, sądzę, że w milczeniu wycofał się. Jak możemy się spodziewać, że udzieli nam błogosławieństwa i nas ochroni, skoro sami żądamy, aby On zostawił nas w spokoju? Przecież ciągle słyszymy i ktoś nas mądry, pozornie mądry i pseudomądry człowiek przekonuje, że nie są nam potrzebne żadne modlitwy w szkołach, w miejscach pracy, a myśmy powiedzieli, dobrze. Potem ktoś powiedział, żeby nie czytać Biblii w szkole, nie mówić o tym, czego nas uczy Biblia w szkole, która mówi nie zabijaj, nie kradnij, kochaj swojego bliźniego jak siebie samego, a myśmy powiedzieli, dobrze. Później powiedziano, że lepiej by było, aby nauczyciele i wychowawcy nie karali naszych dzieci, kiedy się źle zachowują. Dyrektorzy szkół uznali, że lepiej by było, żeby żaden pracownik szkół nie dotykał uczniów, kiedy się źle zachowują, ponieważ nie życzą sobie złej opinii na temat szkoły, a już z całą pewnością nie chcą być zaskarżani z tego powodu do sądu. I myśmy powiedzieli, dobrze. Potem ktoś powiedział, żebyśmy pozwolili naszym córkom na aborcję, jeśli tylko tego zechcą. A nawet nie powinni o tym mówić rodzicom. A myśmy powiedzieli, dobrze. Po czym ktoś mądry ze szkolnej rady powiedział, ponieważ chłopcy będą mężczyznami i tak będą to robić, dajmy naszym synom tyle prezerwatyw, ile tylko chcą, aby mogli zażywać w radości, a my nie będziemy musieli mówić ich rodzicom, że otrzymują je w szkole, a myśmy odpowiedzieli, dobrze. Po czym niektórzy z wyższych urzędników powiedzieli, że to nieważne, co robimy prywatnie, abyśmy tylko wykonywali naszą pracę. Zgadzając się z nimi, powiedzieliśmy, że nie obchodzi nas, co ktoś łącznie z prezydentem, z kimkolwiek wielkim na tym świecie robi prywatnie. Ważne jest tylko to, abyśmy mieli pracę, bo najważniejsza jest ekonomia. Jeszcze ktoś inny powiedział, drukujmy czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet i nazwijmy to zdrowym i trzeźwym patrzeniem na piękno kobiecego ciała. I myśmy powiedzieli, dobrze. A następnie poszli o krok dalej w tym podziwie dla nagich ciał i kobiet i opublikowali nagie zdjęcia dzieci. Potem zrobiono kolejny krok i udostępniono je w internecie. A myśmy odpowiedzieli zgodnym chórem, dobrze. Przecież wszyscy mają prawo do swobodnego wyrażania się. Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcję widowisk telewizyjnych, filmów, które promują przemoc, profanację, seks. Nagrywa się muzykę zachęcającą do gwałtów, narkotyków, zabójstw, samobójstw, praktyk satanistycznych. A myśmy powiedzieli, że to jest tylko rozrywka, która nie może mieć żadnych szkodliwych skutków i w każdym razie nikt tego nie traktował na poważnie. Zrobiliśmy więc wielki, duży krok do przodu w naszej cywilizacji. A teraz nasze dzieci nie mają już sumienia, dlatego nie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Nie martwi ich zabijanie innych kolegów z klasy oraz samych siebie. I prawdopodobnie, gdybyśmy o tym długo i wystarczająco intensywnie myśleli, z pewnością odkrylibyśmy przyczyny tego wszystkiego. Myślę, że to, do czego doprowadziliśmy dzisiaj, ma wiele wspólnego z powiedzeniem zbieramy to, co zasialiśmy. Czy nie jest to śmieszne i przykre zarazem, jak szybko i prosto udaje nam się wyrzucić Boga z naszego życia, a potem dziwić się i rozprawiać w niekończących dyskusjach, dlaczego świat zmierza do piekła. Jakże to jest śmieszne,
że tak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, co powiedziane jest w telewizji, a podajemy wątpliwości to, co jest napisane w Biblii. To śmieszne, kiedy mówimy, że tak bardzo chcemy iść do nieba, pod warunkiem jednak, że nie będziemy musieli wierzyć, myśleć, mówić, ani też czynić czegokolwiek, o czym naucza nas Biblia i Kościół. To śmieszne, kiedy ktoś mówi, wierzę w Boga, ale nadal idzie za szatanem, który tak a propos również wierzy w Pana Boga. Diabeł również wierzy w Pana Boga. Wierzy i drży. To śmieszne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być sądzeni. To śmieszne, z jaką łatwością rozsyłamy tysiące dowcipów, posługując się e-mailami, mediami społecznymi, społecznościowymi, które tą całą treść pochłaniają i przekazują z prędkością ognia. Ale kiedy przyjdzie nam podzielić się Ewangelią, to wtedy zastanawiamy się 2-3 razy, czy to uczynić, czy przypadkiem się nie ośmieszyć. To śmieszne, z jaką łatwością wiadomości sprośne, bezstydne, pikantne, wulgarne przenoszą się w cyberprzestrzeni, a publiczna dyskusja o Bogu w szkole, w miejscu pracy nie jest podejmowana, tłumiona albo przemilczana. To śmieszne, kiedy ktoś uczestniczy w coniedzielnej mszy świętej, zajmuje pozycję chrześcijańskiego kibica. Kiedy kilkanaście lat temu na ekranie kin wszedł film Pasja Mela Gibsona, to w wielu środowiskach, nawet chrześcijańskich, podniósł się krzyk, że ten film nie jest do przyjęcia, że jest taki drastyczny, nie? Że tam tak drastyczne obrazy, że Chrystus na pewno tak nie cierpiał. Ale prawda jest inna, bo ten opór tak naprawdę jest lękiem, który nas chce uświadomić i przyznać się do tego, jak wielką pokutę Jezus wziął za nasze grzechy, za moje i za Twoje winy. Że to była pokuta, że Jezus nie przeleciał samolotem na górę Golgotę, że to nie był bieg zdrowotny, ale to była pokuta za Twój i za mój grzech. I wolimy sobie ciągle wmawiać, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że nie widzi naszych grzechów, a może nawet jest czasem obojętny na nasze grzeszenie, na to, co w życiu robimy, że Bóg nie będzie reagował na nasze nieprawości. Tymczasem, jeśli On nawet Syna swego nie oszczędził, żeby nam przypomnieć o potrzebie pokuty, to co będzie z nami? Co będzie z nami, jeżeli nie przejmiemy się naszymi winami? Dlaczego zabito Jezusa? Bo wskazywał na grzech i stał się przez to najbardziej niewygodnym nauczycielem w Izraelu. Prawda zawsze budzi lęk. Kiedy komuś powiemy prawdę w oczy, to w odpowiedzi przecież najczęściej zostajemy obdarowani wściekłością, gniewem, oskarżeniami. Znany jest nam doskonale ten spontaniczny odruch szukania winnych, jak tylko coś zaniedbamy, czegoś nam się nie uda zrobić, czy zgrzeszymy. Ale mimo wszystko potrzebujemy Jezusa. On jest jedyną odpowiedzią, naszym ratunkiem. Potrzebujemy Jezusa, który uczyni w tym świecie, w którym człowiek zapomniał o Panu Bogu, potrzebujemy Jezusa, żeby On uczynił cud. Jego przyjście możemy rozpoznać po tym, że coś się zmienia w tym miejscu, gdzie On przebywa. Bo gdzie przychodzi Jezus, tam głusi zaczynają słyszeć. Zaczynają być wrażliwi na głos nieba. Ślepi widzą swoje grzechy i zaczynają je dostrzegać. Kulawi i utykający z powodu załamania zaczynają chodzić wyprostowani w pewnym radości krokiem. Ci, którzy czuli do siebie jakąś trędowatą nienawiść i zostali odtrąceni z powodu pogardy, wracają do akceptacji swojego istnienia i doświadczają miłości innych. Umarli w grzechach śmiertelnych i nałogach zmartwychwstają ku życiu, ku łasce. To się dzieje, kiedy przychodzi Jezus. Jezu, potrzebujemy Twojego przyjścia. Potrzebujemy Ciebie w naszym życiu, ponieważ potrzebuję przejrzeć na oczy, by spojrzeć na siebie z miłością, a nie z niechęcią. Kiedy starotestamentalny, biblijny młody Tobiasz zrywa bielmo z oczu ojca, to dokonuje się przejrzenie nie tylko fizyczne, ale również moralne. Ojciec zaczyna patrzeć z miłością na syna i na swoją żonę. Pewna matka zaraz po urodzeniu swojej córki powiedziała w złości: nie chcę cię widzieć na oczy.
a po pewnym czasie rzeczywiście straciła wzrok. Podobne efekty mogą spotkać kogoś, kto nie chce w sobie zobaczyć dziecka i żyje w maskach powagi i sztywności. Chrystus zmartwychwstały, obecny pośród nas, przychodzi do każdego z nas, by uwolnić nas z tej niewoli ślepoty, byśmy zaczęli widzieć, byśmy zaczęli widzieć innych ludzi, byśmy zaczęli być wrażliwi na ludzką biedę. Jest taki film Spielberga, Sztuczna inteligencja, która w tym filmie nie tylko chodzi o to, żeby powiedzieć o odpowiedzialności uczuciowej, ale tam pewien bohater wypowiada takie słowa, mówiąc do swojego przyjaciela, wyrażając jego też miłość do Dawida, którego wychowywała macocha. I on mówi, ona cię nie kochała, tylko kochała to, co jej dawałeś. Kiedy Jezus przychodzi i uzdrawia nasze patrzenie, to uzdrawia nas tak, że my zaczynamy kochać ludzi za to, kim są, a nie za to, co robią i za to, co mają. Że my też potrafimy kochać innych, tak. Jakub w swoim liście mówi takie słowa, wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego się w lustrze, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Przejrzeć to zobaczyć w każdym człowieku Jezusa. To wyjść z hipokryzji. Czym jest hipokryzja? To udawanie tego, kim nie jestem. To życie w jakichś złudnych fantazjach i marzeniach. To bycie zupełnie kimś innym niż jestem. Kiedy Jezus przychodzi, to przeciera moje oczy. Może to dokonuje się w takim upokorzeniu, w jakim dokonało się uzdrowieniu tego ślepca. Kiedy Jezus splunął na ziemię i gliną dotknął jego oczu. I tak dokonało się uzdrowienie. To tak, jakby mu napluł w twarz. Uzdrowienie uczy nas też pokory. Uczy nas uniżenia. I w tym uniżeniu i w tej pokorze uczy nas spojrzenia na Jezusa. Prośmy dzisiaj Jezusa, żeby On dotknął naszej ślepoty, w którym nie widzimy grzechu naszego, w którym się nieustannie wybielamy, w którym nieustannie żyjemy w jakichś fantazjach idealności, świętości i tak dalej. Byśmy potrafili dzisiaj zobaczyć swoją ślepotę i swój grzech i potrafili zapłakać nad tym, a w tych łzach zaprosić Jezusa, który przychodzi, który każdą łzę zbiera do specjalnych naczyń i trzyma je w Królestwie Niebieskim, jak w kielichu najświętszą krew. Chcielibyśmy dzisiaj prosić Jezusa, żeby On przyszedł do naszego życia i zmienił naszą codzienność. Żeby On nas usprawiedliwiał, żeby On nas zbawiał, żeby On nas wybielał w swojej przynajdroższej krwi. Amen.